Kochani, ja teraz będę chciał Wam już usłużyć Bożym Słowem. Jak to zwykle czynimy na naszych nabożeństwach, sięgamy do Bożego Słowa. W związku z tym będę chciał dzisiaj podążać dalej za Panem Jezusem w tej drodze, z którą On szedł, a o której czytamy w Ewangelii Jana. Nie wiem, czy pamiętacie, bo to było dawno i za dawno temu i za tych dawnych czasów, kiedy to rozważaliśmy wspólnie razem Ewangelię Jana. Ja do niej powracam teraz, ponieważ przerwałem ją na jakiś moment, dlatego że były, tak jak to wczoraj mówiłem, ważniejsze sprawy do omówienia, ale teraz wracamy do Ewangelii Jana i chciałbym podążać dalej, jak już wspomniałem, czyli zwrócić swoje myśli, nasz wspólny wzrok i nasze rozważania przenieść do Ewangelii Jana, a mianowicie dokładnie, jeśli dobrze pamiętacie, to dalej jesteśmy w drugim rozdziale. Ostatni nasz wykład był, czy dotyczył wesela w Kanie Galilejskiej, ale tam przecież do końca swojego życia nie zostali w tej Kanie Galilejskiej, na weselu, ale dalej się pewne wydarzenia działy. Pan Jezus w końcu przyszedł do Jerozolimy. I chciałbym teraz już wyświetlić ten tekst, abyśmy go mieli przed oczyma i będziemy go chcieli teraz wspólnie razem rozważać. A ponieważ zbliżała się Pascha Żydowska, to jest drugi rozdział, nie czytamy dokładnie od 13 do 22 wiersza. A ponieważ zbliżała się Pascha Żydowska, Jezus poszedł do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie oraz tych, którzy siedzieli i wymieniali pieniądze. A zrobiwszy bicz z powrosków, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniających i poprzewracał stoły. A do sprzedających gołębie powiedział: wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca domu kupieckiego, jaskini zdzierców, zbójców. I przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane: gorliwość o twój dom zżarła mnie. Wtedy Żydzi zapytali: jaki nam znak pokażesz, skoro to czynisz? Odpowiedział im Jezus: zburzcie tę świątynię, a w 3 dni ją wzniosę. Wtedy Żydzi powiedzieli: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją w 3 dni wzniesiesz? Ale on mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. Kochani, a więc mamy przed sobą ten tekst, który postanowiłem przygotować na dzisiejszy wieczór, na nasze wspólne rozważanie Bożego Słowa. A więc kontynuujemy Ewangelię Jana. Nie pominęliśmy żadnego, ani jednego wiersza. Chcemy być konsekwentni w rozważaniu Bożego Słowa, niejako dając Mu, a więc Bożemu Słowu, panowanie tutaj nad tym rozważaniem, aby ono wyznaczało tutaj granice naszego rozważania. W ten sposób budujemy też pewną konsekwencję naszych myśli i zrozumienia tejże Ewangelii. Kochani, pierwsze co tutaj się pojawia, to myślę, że po raz pierwszy, z pewnością po raz pierwszy w Ewangelii Jana, Pan Jezus znajduje się, czy bierze udział w jakimś święcie ogólnym, żydowskim święcie. Wiemy, że tym świętem jest w zasadzie bardzo znane nam święto, to jest Pascha. I Pan Jezus przychodzi do Jerozolimy. Trzecie słowo, na które chcę zwrócić uwagę w tymże tekście i od tego w zasadzie zacznę, to przede wszystkim jest świątynia. W tym najnowszym tłumaczeniu Biblii jest cały ten tekst, który przeczytałem, jest zatytułowany w ten sposób: Jezus i lekcja o świątyni. I właśnie w ten sposób, czy na to chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, na świątynię. Ale z pewnością być może na samym końcu tego rozważania już będziesz wiedział o jakiej świątyni albo
co jest, czy inaczej, do czego temat ten i to nasze rozważanie nas doprowadzi. Ponieważ nie za bardzo chcę mówić o samej świątyni, choć o niej też będę chciał mówić, o tej fizycznej świątyni, ale o czymś więcej, o czymś więcej. Kochani, niemniej jednak, aby przejść dalej i mówić o świątyni, to będzie trzeba sobie przypomnieć albo opisać samą świątynię fizyczną. Świątynię fizyczną. Kochani, ci, którzy wiedzą, taki rys historyczny będę chciał tutaj podać, do tej pory wybudowane były aż dwie świątynie w Jerozolimie. Pierwsza świątynia wybudowana została około 966 roku. Pamiętacie, zresztą to jest biblijna historia, tutaj nie trzeba sięgać do jakichś źródeł pozabiblijnych i historycznych. Sama Biblia o tym wyraźnie mówi, iż świątynia została zbudowana przez trzeciego króla izraelskiego, jakim był Salomon, syn Dawida. Jak pamiętacie, pierwszym królem był Saul. Później niestety potoczyły się wypadki tak, jak się potoczyły. Drugim królem został Dawid, według Bożego serca, człowiek, który rozpoczął przygotowania do budowy tejże świątyni. Niemniej jednak nie on miał zbudować świątynię, co uczy nas jakby tej zależności, iż Bóg ma swoje plany i on używa ludzi, których chce używać do swoich celów. No, nam wydawałoby się to najlepszym rozwiązaniem, przecież Dawid, człowiek, mąż według Bożego serca, skoro tyle wspaniałych rzeczy uczynił, to niech też i zwieńczy tą swoją służbę w końcu nie pałacami dla siebie, ale świątynią dla Boga. Niemniej jednak Bóg chciał inaczej. Bóg postanowił, że świątynię wybuduje mu Salomon. Salomon, a więc król Izraela, trzeci król Izraela, który to przewyższał swoją chwałą i majestatem wszystkich królów ziemi, ale także i mądrością. Do niego to schodzili się z różnych zakątków świata różni ludzie słuchać jego mów, jego mądrości. O tym czytamy w Biblii, a więc pierwsza świątynia, inaczej nazwana Salomonową, zbudowana została w 966 roku i w zasadzie zobaczcie, jak długo funkcjonowała ta świątynia ze swoimi upadkami, latami świetności i latami, kiedy drzwi wręcz były zamknięte do tego budynku. Niemniej jednak dotrwała aż do 586 roku, wszystko oczywiście przed naszą erą, czy przed Chrystusem, aż do momentu, kiedy to naród dziki, niepohamowany, Chaldejczycy, Babilończycy zburzyli w końcu tę budowlę. To jest bardzo ciekawe. Ja pamiętam, kiedyś usługiwałem na taki temat, w zasadzie to kazanie nosiło nazwę Oderwani od rzeczywistości. I pamiętam, kiedy zwróciłem uwagę zwróciłem uwagę na ten zapis, w którym jest napisane, że w Judzie pozostała garstka ludzi. Garstka ludzi, Chaldejczycy czy Babilończycy, jak wolimy, uprowadzili tą świtę, tą wspaniałą, doniosłą część narodu Judejczyków, bo to było królestwo Judy, bo ono się później podzieliło, więc Judejczyków wzięto do niewoli. Izrael, a więc królestwo północne, wcześniej zostało wzięte do niewoli przez Asyryjczyków. No i Juda w końcu zostaje uprowadzona do niewoli, ale razem z tym uprowadzeniem jeszcze świątynia nie została zniszczona. Dopiero kiedy ta garstka, zdawałoby się już takich zmęczonych, biednych, ubogich, kulawych ludzi, którzy zostali w tej Judzie spustoszonej tym najazdem, kiedy oni się zbuntowali, kiedy oni wizjonowali naprzód i patrzyli w przyszłość i głosili jakieś wspaniałe i doniosłe rzeczy, wizje wielkich przebudzeń. Pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie, ja o tym też mówiłem u nas w zborze, jakieś tam słowa padały dziwne. Padały: Abraham był jeden, a wziął ziemię, a nas jest tutaj wielu, więc tym bardziej weźmiemy ziemię w posiadanie. Pamiętajcie, że to mówią ludzie, którzy są w pohańbieniu, w wielkiej biedzie, jakby oderwani od rzeczywistości. Więc postanowili się zbuntować i w związku z tym buntem przychodzi raz jeszcze, przychodzi Babilon na to miejsce i dzieje się coś, czego żaden pobożny Izraelita nie życzyłby sobie nigdy oglądać. A więc
Świątynia Izraelska, świątynia Salomona, jeden z największych budynków ówczesnych budynków, a przynajmniej najwyższych budynków ówczesnych. Wspaniały cud budowli. Budowla, która lśniła blaskiem złota, przepychu, wielkiego majestatu, zostanie w tym momencie zburzona, rozebrana. Świątynne naczynia, łącznie z Arką Przymierza, która stała za zasłoną grubą, gdzie nie było wolno wejść nikomu, wyobraźcie sobie, zostaje wzięta. Chociaż jak podają tradycje, to nie Babilończycy wzięli Arkę Przymierza, bo to by było co najmniej dziwne. Bóg by z pewnością tego nie pozwolił uczynić, zwłaszcza, że pamiętamy, jak trzeba było się z nią obchodzić. Okazuje się, że prawdopodobnie, i to mówię z wielką dozą ostrożności, prorok Jeremiasz ukrył Arkę Przymierza gdzieś, nie wiadomo gdzie. Kochani, ale pierwsza świątynia skończyła swój żywot w tym oto roku, 586 roku, i nastaje, czy nie, w 520 roku, i o tym znowu czytamy w Biblii, wielka mobilizacja ludu, który powrócił do ziemi po niewoli, aby w końcu odbudować świątynię. I jak wiecie, Biblia o tym wyraźnie mówi. Świątynia zostaje odbudowana. Jak wyglądała ta świątynia? No tutaj wiele osób się bardzo zastanawia, jak ona mogła wyglądać, i powstają takie różne, można powiedzieć, wizualizacje, ale ta świątynia, druga świątynia, wyglądała równie, to znaczy inaczej powiem, wyglądała pięknie, z pewnością pięknie. No to, co tutaj widzicie, to jest odtworzenie świątyni Heroda, zaraz do tego dojdę, bo ta świątynia, która została odbudowana przez ten biedny lud, który wrócił z niewoli babilońskiej, ona nie wyglądała tak, jak tutaj widzicie. Z pewnością żadna nie wyglądała tak, jak tutaj widzicie, bo to jest tylko wyobrażenie grafików. Niemniej jednak, kochani, warto zwrócić uwagę na to, że pamiętamy o tym, że kiedy budowano tę drugą świątynię, czytamy to w Biblii, że było wręcz poczucie takiej mizerności, mizerności, takiego słabego budynku. Ludzie dziwili się i wręcz mówili w swoich sercach: to ma być świątynia. I pamiętacie, tam wtedy wypowiadane jest jedno ze wspaniałych proroctw, które nie dotyczy nie tej świątyni, ale dotyczy czegoś znacznie większego. Chwała tego domu będzie większa niż poprzednia, niż ta, która była. To jest wielka, wielka zapowiedź. Nie odbudowania świątyni, ale przyjścia Mesjasza. Dlatego być może Izraelici nie rozumieli. W tej wizualizacji widzicie już oczywiście nieco zrekonstruowaną drugą świątynię, bo druga świątynia została w pewnym momencie przez króla Heroda odbudowana, czy wyremontowana, poszerzona, powiększona, i w ten sposób nabrała pewnego wdzięku. Ale kochani, każdy pobożny Izraelita wiedział, że chociaż ta świątynia wyglądała przepięknie i nawet uczniowie zachwycali się w towarzystwie Pana Jezusa tą świątynią, każdy pobożny Izraelita wiedział, że ta świątynia nie jest kompletna. Że tej świątyni coś szczególnego brakuje. Coś, co uniemożliwia w zasadzie tej świątyni właściwe funkcjonowanie i spełnienia jej zadań. Tego, czego brakowało w tej świątyni, to było to, czego brakuje właśnie za tą kurtyną, którą tutaj widzicie. Puste miejsce. Tu stała przepiękna Arka Przymierza, nad którą Bóg obiecał się spotykać z ludźmi, z ludem. Tu składane były ofiary. Tutaj arcykapłan wchodził z wielkim drżeniem do tego miejsca najświętszego, gdzie tylko on mógł wejść, aby złożyć odpowiednią ofiarę. Ale wiecie co? W pewnym momencie, jak czytamy, ta kurtyna się przerwała, zerwała się od góry, została zerwana.
w momencie, kiedy Jezus Chrystus umierał na krzyżu, zasłona została zerwana czy rozdarta. W ten sposób, jakby miejsce do tego najświętszego miejsca już nie jest zablokowane przez grubą kurtynę, ale jest odblokowane przez doniosłe dzieło Jezusa Chrystusa, tym samym dając nam do zrozumienia, że dostęp do miejsca najświętszego jest teraz dla wszystkich wierzących ludzi bez wyjątku. Wszystkich, którzy pojednali się z Jezusem Chrystusem poprzez wiarę w Jego doniosłe i wspaniałe dzieło. Kochani, a więc ta świątynia, świątynia Heroda budziła wiele oczywiście takich pozytywnych wrażeń i ona napełniała niejedno serce takim podziwem, o tym mówiłem przed chwilką, do takiego stopnia, że i dzisiaj są tacy, którzy chcą imitować ten budynek. Nie wiem, czy wiecie, ale w Brazylii, dokładnie w São Paulo, za około 300 milionów dolarów powstał budynek, który miał na celu imitację świątyni jerozolimskiej. To jest budynek, w którym mieści się kościół chrześcijański. Nie, przynajmniej tak o sobie mówią, czy tak się utożsamiają, czy identyfikują. Pewien pastor postanowił, że za 300 milionów dolarów, nie wiem skąd wziął tyle pieniędzy, ale za tyle milionów dolarów wystawi taki budynek. No, robi wrażenie z pewnością, choć muszę powiedzieć, że na pewno nie robi takiego wrażenia jak prawdziwa świątynia. No, ale nie jest nam to dane widzieć. Okazuje się, że ten budynek mieści około 10 tysięcy ludzi w środku, a więc jest to całkiem sporej ilości kościół, zbór. Niemniej jednak, co ciekawe, pastor tego zboru, czy przywódca tego zboru, postanowił, że do budowy tegoż budynku użyte będą kamienie prosto z Izraela. Ściągnięte zostały te kamienie w jednym celu, po to, aby ludziom, którzy nie mają na tyle funduszy, a mieszkają w Brazylii, a którzy nie mają na tyle funduszy, aby udać się do Jerozolimy, do Izraela na wycieczkę i tam dotknąć się tych kamieni na tej pozostałej po świątyni ścianie, w zasadzie po murze świątynnym ścianie płaczu, aby ci ludzie mogli to zrobić na miejscu tu w Brazylii. No nie wiem, czy taniej by było wszystkim zasponsorować chętnym taką wycieczkę, czy wystawiać taki budynek. Nie chcę w to wnikać. Niemniej jednak niektórzy się tak fascynują tym budynkiem, że i budują jakieś repliki, czy jakieś imitacje. Kochani, no i to jest druga świątynia, ale nie wiem, czy wiecie, z pewnością ci, którzy są zainteresowani tematami biblijnymi i głęboko wchodzą, szczególnie w czasy ostateczne, to wiemy, że przecież na drugiej świątyni ma się nie skończyć. Gdzieś tam w biblijnej historii ma być odbudowana świątynia, tak zwana trzecia świątynia jerozolimska. To z kolei budzi wiele emocji w świecie chrześcijańskim i judaistycznym. No bo przecież nie jest to na dzień dzisiejszy możliwe, ponieważ na tym miejscu, czy w tym miejscu stoi dzisiaj kopuła na skalę, a więc meczet muzułmański, gdzie, czy muzułmańskie miejsce święte, no i to oczywiście budzi napięcia. Wzgórze świątynne, jak Biblia zapowiadała, jest deptane przez pogan aż do dnia dzisiejszego. Niemniej jednak takie plany są wyjątkowo, gdzieś tam z wyjątkowym zaangażowaniem snute i realizowane. Tak zwany biblijny instytut, przepraszam, instytut świątynny zajmuje się planami odbudowy trzeciej świątyni. Akcesoria są tworzone, kapłani są szkoleni. Wiecie, to wszystko jest naprawdę wielkim wyzwaniem, bo to nie mogą być zwykli ludzie, to muszą być lewici, a więc musi być udowodniona linia genealogiczna tych Izraelitów, którzy pochodzą z plemienia Lewiego, aby mogli w tej świątyni funkcjonować. A więc wszystko dookoła się dzieje, poza tym, że budynek sam nie stoi. Nawet bloki skalne są przygotowywane. A więc Żydzi bardzo mocno się gdzieś tam w to angażują. Niemniej jednak wiemy, że to w którymś momencie nastąpi, w jakich okolicznościach nie wiemy, ale wiemy, że jak czytamy, będą to czasy Antychrysta, który w konsekwencji do tej trzeciej świątyni wejdzie. To jest bardzo
ciekawe, niemniej jednak nie jest to tematem dzisiejszego rozważania. Kochani, a więc mamy w tym naszym tekście, do niego teraz z powrotem wracam, mamy w tym naszym tekście święto. Mamy Paschę. I okazuje się, że na tą Paschę wielu, wielu Żydów się wybierało. Co się w zasadzie działo podczas tego święta? Święta, na którym znalazł się Pan Jezus. Zresztą należy wspomnieć, że na tego rodzaju święto, a więc na Paschę, wybierali się Żydzi nie tylko z Izraela, ale z całego ówczesnego świata, Cesarstwa Rzymskiego. Wiedzmy to na pewno, że jakby podróż do Jerozolimy, czy to pielgrzymowanie do Jerozolimy na Paschę było normalnym zwyczajem każdego pobożnego Izraelity bez wyjątku. Co rok wybierali się na to święto. Zresztą to był obowiązek, który nadany był, i o tym czytamy w drugiej księdze Mojżesza, 23 rozdziale, iż wszyscy od 12 roku życia wzwyż na to święto powinni byli przybyć. I teraz wyobraźcie sobie te tłumy. Wyobraźcie sobie, jak bardzo logistycznie trzeba było do tematu podejść. I niektórzy, jak się okazuje, i co wynika z problematyki tego tekstu, za bardzo logistycznie do tego podeszli. Ponieważ ta ich analiza całego problemu, a więc ludzi, którzy przybywali z różnych zakątków całego świata, stworzyła pewnego rodzaju system działania, religijny system działania podczas tego święta. O czym mówimy i na co chcę zwrócić uwagę? Zwróćmy, kochani, uwagę na to, iż ludzie, którzy przychodzili na to święto, w zasadzie schodzili się z całego Izraela i z całego Cesarstwa Rzymskiego. No bo taki był obowiązek. Jeżeli ktoś pobożny, jakiś Żyd, a tacy mieszkali chociażby w samym sercu Rzymu, a więc w jego stolicy, czyli w Rzymie, to oni odbywali pielgrzymkę raz do roku do Jerozolimy. Ale też i z innych miejsc, jak z Afryki, jak gdzieś tam z dalszej Europy czy z głębszej Azji przybywali ludzie, aby się modlić, aby uczestniczyć w tym święcie. I teraz wielu z nich przybywało z bardzo daleka, więc zauważmy, że zabranie ze sobą jakiegoś zwierzęcia, co było przecież obowiązkiem, aby go złożyć w ofierze, było niezwykle trudne i wręcz graniczyło z cudem, i wiele osób w zasadzie, można by było powiedzieć, nikt tego nie robi, nikt o zdrowych zmysłach tego nie robił, kto chociażby żył daleko, daleko poza Jerozolimą. Nikt tego nie robił. Dlaczego? Dlatego, że zwierzęta były ogromnym obciążeniem podczas tak długiej podróży, chociażby wyobraźmy sobie z Rzymu do Jerozolimy. Więc naturalnie nie brano żadnych zwierząt przeznaczonych na ofiarę, ponieważ było to chociażby bardzo kłopotliwe. I teraz, kochani, pomyślmy o tym. Więc niektórzy zwęszyli niezły biznes w tym momencie. Niezły biznes. A więc w momencie, kiedy przychodzili ludzie z wielu zakątków ówczesnego świata, stawiane były stragany, stawiane były stoiska, i dla takich biednych podróżników, którzy oczywiście, że nie będą brali ze sobą żadnej zwierzyny, oni oferowali na miejscu taką zwierzynę. Po co się trudzić? Po co się trudzić? My cię wyręczymy, masz tutaj najdoskonalsze, z najlepszej zagrody w całym Izraelu, spod 5 gwiazdek i jeszcze innych atutów, owieczkę, którą chcemy ci dać w promocyjnej cenie dzisiaj, tylko dla ciebie. Następny za tobą już na pewno będzie miał drożej, więc kup u mnie tego baranka, kozła albo gołąbka, a na pewno twoja ofiara będzie przyjęta. Zresztą tylko u mnie możesz liczyć na pierwsze miejsce w kolejce i na 100% akceptację kapłanów przy twojej ofierze. No, oczywiście teraz troszkę oczywiście gdzieś tam dorzucam swoje komedii, ale kto wie, jak to wszystko mogło wyglądać. Kochani, a więc już widzimy, że następuje pewien problem w całej tej, w całym tym święcie.
Po drugie, same zwierzęta nie były tutaj, czy sam handel zwierzętami nie jest tutaj jedynym problemem. Okazuje się też, i na to trzeba zwrócić uwagę, że pojawiają się tutaj tacy, którzy wymieniają pieniądze. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ tego rodzaju, nie chciałbym powiedzieć służba, ale powiem tak, usługa, tego rodzaju usługa była niezwykle potrzebna podczas tego święta i w tym miejscu. Nie myślmy, że to był jakieś nadużycie. Nie, to było bardzo potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że ludzie przybywali z różnych zakątków świata, a podatek świątynny musiał być zapłacony w określonej walucie. Dlaczego w określonej walucie? Ponieważ podatek musiał być w tak zwanej żydowskiej walucie lub w szeklach stylu zapłacony. To jest bardzo ciekawe, ponieważ te monety zawierały srebro wysokiej próby, więc jeżeli ktoś pojawiał się z innego rejonu świata, musiał naturalnie te pieniądze swoje wymienić, ponieważ no, nie przyjmowano innego rodzaju monet, jak tylko te. A więc ci, którzy przybywali do Jerozolimy z zagranicy, naturalnie musieli wymienić te swoje pieniądze na takie, którymi można było zapłacić ów podatek. Pamiętajmy o tym, że podatek świątynny był wymagany dla każdego mężczyzny, który z kolei ukończył 20 lat i sumiennie przestrzegał prawa. Więc to są pewne informacje, które mają na celu nakreślić nam tło całego tego wydarzenia. A więc dzieje się coś bardzo dziwnego, ponieważ ta wymiana oczywiście nie miała na celu pomóc komukolwiek w tym, aby mógł swoją powinność religijną spełnić, ale wiecie, chodziło o coś innego. Kupcy, którzy dokonywali tej wymiany, narzucali wielkie marże. Wykorzystywali okazję, jaką było święto w Jerozolimie i to, że na to święto ściągały bardzo wielkie tłumy przybyszów, wykorzystywali to do osiągnięcia wielkich zysków. Dlatego czytamy w Ewangelii Mateusza 21:13 chociażby takie porównanie, iż powiedziane jest o tym miejscu jako jaskini zdzierców. Jaskini zdzierców. No to wiele mówi, bo naprawdę oni zdzierali te pieniądze z ludzi. I to jest problem, z którym się spotyka Pan Jezus. Wiecie, jak go to wcale nie zaskoczyło. Dlaczego? Dlatego, że on wszystko naprzód wiedział. No, nie biegniemy do tych wersetów dalej, ale w zasadzie wersety 23 do 25 mówią wyraźnie o tym, że Pan Jezus znał serca wszystkich ludzi. Nie musiał czekać na żadną opinię, na żadne świadectwo. Wiedział o wszystkich wszystko. Więc wiedział o tym, co tu się dzieje, i nie musiał dochodzić i specjalnego detektywa wynajmować, aby gdzieś szukać dowodów, czy na pewno dochodzi tutaj do nadużycia. Nie. To, co się tutaj stało, to można nazwać w ten sposób. Religia, albo ta pobożność, religia stała się materialistyczna. Stała się materialistyczna, straciła sens. Sens. Może dla tych, którzy tam przychodzili, miała głęboki sens, ale dla tych, którzy pełnili role przywódcze i którzy obsługiwali to święto, z pewnością był to czysty biznes. No, dzisiaj nie jest inaczej, bracia i siostry. Nie jest inaczej. Każde jedno święto jest otoczone wielkimi zakupami. Widzimy to przecież na porządku dziennym. Święta Bożego Narodzenia, no można sobie popatrzeć, co jest w sklepach. Święta Wielkiej Nocy i tak dalej, można by było wyliczać i wyliczać. No, to wszystko jest gdzieś tam otoczone odpowiednimi gadżetami i akcesoriami. Więc jak mówił Salomon w swoich przypowieściach, to co robiono, będą robić. To co było, nie ma nic nowego pod słońcem. Ciągle kręcimy się jakby w kółko. Ale kochani, zwracam uwagę na to, ponieważ mówimy tutaj o świątyni i chcemy się czegoś nauczyć. Mówimy o świątyni. Pan Jezus
Chcę na to zwrócić uwagę teraz i dzisiaj, że Pan Jezus w którymś momencie powiedział takie słowa. Ale mówię wam, że tu jest ktoś większy niż świątynia. Coś więcej niż świątynia. Mówiąc oczywiście o sobie, to był moment, kiedy ludzie spierali się o sabat, o dorwanie kłosów w sabat. Ja chciałbym właśnie pójść nieco głębiej. Nie mówić o świątyni jako fizycznej świątyni, ale o tym, co tu się dzieje. Zwróćcie uwagę na to, że dzieją się tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze, zadajmy sobie pytanie. Jak zachowuje się w tej sytuacji Pan Jezus i co On robi? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo uważam, jest to moja osobista opinia, iż niektórzy chrześcijanie nie do końca rozumieją, co uczynił Pan Jezus i dlaczego tak uczynił. Ta historia burzy niejedno przekonanie na temat osoby Pana Jezusa w sercu niejednego chrześcijanina. Co mam na myśli? Wielu chrześcijan dało się wplątać w tak zwaną tanią i łatwą Ewangelię, w której Pan Bóg jest tak miłosny, tak przepełniony miłością, że w zasadzie nie widzi żadnego problemu na obliczu całej ziemi i o problemach w ogóle nie mówi, bo takimi rzeczami się nie zajmuje. Kochani, są takie ruchy, są takie, wiemy o nich wszyscy, nawet nie muszę tutaj w szczegółach mówić, bo wiemy, że takie rzeczy się dzieją, iż są to swego rodzaju ewangelie, pseudoewangelie, czy nieprawdziwe głoszenie, gdzie zwiastowana jest teologia, można powiedzieć, czy miłości, czy ewangelia sukcesu i tylko na tym się skupia to zwiastowanie, nie mówi wręcz o grzechu, o jakimś problemie człowieka. Te tematy są pomijane. Kochani, i tutaj jest pewien problem, dlatego że ludzie, którzy dali się wciągnąć w tego rodzaju rozważania i rozmyślania, nie potrafią zrozumieć tego gniewu, świętego gniewu, wzburzenia i wręcz tej swego rodzaju przemocy, której użył Pan Jezus w tymże przykładzie. Zauważcie, że Pan Jezus wziął powrostki, a więc swego rodzaju takie linki, liny i przepędził, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniających i przewracał stoły. Wiecie, to przypomina, nie chcę jakby budować jakiegoś złego obrazu, ale gdybyś tak stanął z zewnątrz na zwykłym targu w swojej miejscowości albo w sklepie, wyobraź sobie, idziesz do Lidla, do sklepu Lidl. I tam na ryneczku Lidla stoisz obok i na ryneczku Lidla dzieje się coś takiego. Człowiek biega, wywraca wszystko do góry nogami, wiecie, owoce się wysypują, warzywa, tu gdzieś jakiś kokos się przewraca, tu arbuz i tak dalej. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, nie bądźmy, albo spróbujmy podejść do tego tak realnie. Co by się działo w naszym umyśle? Szaleniec! Cóż to za człowiek? Wszystko wywraca. Trzeba go zatrzymać, bo przecież burzy porządek. No, tak by się z pewnością w Lidlu działo. Jakiś ochroniarz by tam z pewnością zainterweniował, do parteru sprowadził człowieka, wyprowadził, obsługa by uporządkowała wszystko i z powrotem by wszystko wróciło do normy. Zauważcie, że Pan Jezus robi coś bardzo nienaturalnego, coś bardzo spektakularnego, coś, co całkowicie burzy porządek. Wszystko wywraca. Tłumy ludzi na to patrzą i wiecie co? Zadziwia mnie jedno. Nikt nie reaguje. Nikt nie ma na tyle odwagi, siły albo nie wiem czego, aby powstrzymać to, co się dzieje. Nie wszyscy ludzie, którzy tam się znaleźli, wiedzieli, kim on jest przecież. Nie wszyscy. Wieść się rozchodziła z pewnością po wielu, wielu domach, w wielu uszach. Już z pewnością wielu się dowiedziało, że jest ktoś taki, kto mówi o sobie Mesjasz, jacyś uczniowie gdzieś tam opowiadali albo ludzie przekazywali sobie, że gdzieś tam woda w wino się zamieniła. Może to miało miejsce, ale wiecie, nagle znajdujemy się w sytuacji, w której naturalnie trzeba było zainterweniować, bo przecież każdy bunt w prowincji rzymskiej, gdzie mnóstwo było strażników, powinien spotkać się z jakąś reakcją.
Przypomnijmy sobie chwilę, kiedy apostoł Paweł przychodzi do świątyni i wprowadza tam jednego z przyjaciół, i ktoś podburza lud, i okazuje się, to znaczy twierdzą, że poganina wprowadził. Co się działo wtedy? Przecież całe miasto się poruszyło. Pan Jezus czyni to, a nikt nie reaguje. To jest pewien znak, i ja chcę o tym mocno powiedzieć. To jest znak, iż Pan Jezus miał do tego prawo i on to czynił jakby z autorytetu, który ma. To jest ten sam czyn, który i ta sama atmosfera, ta sama duchowa rzeczywistość, która nie pozwalała ludziom podnieść kamieni i rzucić w Pana Jezusa, ponieważ nie nadszedł Jego czas i moment. Tak uważam. To jest ta sama duchowa rzeczywistość, która otacza Pana Jezusa w tym momencie, która nie pozwalała ludziom zepchnąć Jezusa ze skały czy z wysokiej góry. On jak jakiś superbohater przechodzi przez tłum. To jest ta sama atmosfera. Nikt nie reaguje. Co najwyżej mogą podnieść słowa i zadać pewne pytanie, ale nikt nie jest w stanie go schwytać. Kochani, to co tutaj się dzieje, to nie był jakiś przypływ emocji czy utrata kontroli nad sobą, ponieważ Pan Jezus jest Bogiem. I jeżeli ktoś ma kontrolę nad sobą, to z pewnością ten, który ma kontrolę nad wszystkim, co żyje. Kochani, to co widzimy, to było spełnienie się proroctwa i również objawienie części natury Bożej. Bóg, kochani bracia i siostry, jest Bogiem, który się gniewa i ma gniew w sobie. Ale ten gniew nie jest absolutnie nasączony grzechem. To jest tak zwany święty, czysty gniew. Kiedy rozważałem i rozważam ten tekst, to takie myśli mi przychodzą. Pomyślmy sobie przez chwilkę, jeżeli Pan Jezus potrafił wziąć powrostki, splątać z tego bicz i przepędzić ludzi i niejednemu dostało się na pewno w plecy, to co zrobi Bóg z tymi, którzy dzisiaj plują w twarz, prosto w Niego twarz, gardzą Jezusem Chrystusem, nie pojednali się z Nim. I co On zrobi z nimi, z tymi, którzy któregoś dnia staną na sądzie przed Nim? Mam nadzieję, że nie jest nam trudno uwierzyć w to, że Bóg potrafi osądzić ludzi i to uczyni. I ta historia nam nieco z tego odkrywa. Gorliwość o dom, o świątynię, o dom Boży Pana Jezusa zżerała, napełniała, zżerała, porywała Go, żeby używać takich, można powiedzieć, lepszych słów. Jaki nam znak pokażesz, czytamy dalej, skoro to czynisz? I odpowiedział im Pan Jezus, zburzcie tę świątynię, a w 3 dni ją wzniosę. I znowu mówimy o świątyni dzisiaj. Zwracam uwagę, że okazuje się, że Pan Jezus, mówiąc o świątyni, mówi jakby przynajmniej w dwóch wymiarach tutaj, a Biblia jako taka używa aż 4 wymiarów i o tym chcę powiedzieć. Ponieważ czytamy, że Żydzi powiedzieli tak, 46 lat budowano tę świątynię, a więc oni mówili o świątyni, którą widzieli swoimi oczyma, a ty ją w 3 dni wzniesiesz, ale on mówił o świątyni swego ciała. O świątyni swego ciała. A więc to jest coś, do czego Pan Jezus odnosi tę historię, czy to wydarzenie. I niejako dając pewnego rodzaju znak. Mówi tu o mocy zmartwychwstania swojego, chociaż oni oczywiście tego nie rozumieją. Kochani, gdy więc zmartwychwstał, oczywiście uczniowie sobie to przypomnieli, uwierzyli pismu, które wypowiedział. Dlatego przenoszę nas do tego, o czym już wcześniej powiedziałem. Mówię wam, że tu jest ktoś większy niż świątynia. Jest w Biblii coś więcej niż ta fizyczna świątynia, bo przecież ona w 70 roku została zburzona. Jak zresztą wyraźnie to powiedział Pan Jezus, że kamień na kamieniu tu nie zostanie. Kochani, a więc Biblia mówi o przynajmniej 4 rodzajach świątyni. Dlatego chcę o tym powiedzieć. Po pierwsze mówi oczywiście o tej świątyni fizycznej, o którą się spierali tutaj Żydzi. Po drugie mówi o świątyni jako ciele Pana Jezusa, zresztą to czytaliśmy tutaj w tym wyraźnie w tym fragmencie.
Ale istnieją inne też fragmenty, które odkrywają głębsze znaczenie świątyni. Bo kiedy otwieramy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian 3:16-17, to wiemy z tego tekstu, że czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, a więc to my jesteśmy świątynią Boga i że Duch Boży w nas mieszka. A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Są tak w tym fragmencie odkryte dwa elementy, które budują świątynię, prawdziwą świątynię Boga. Świątynia Boga to miejsce, gdzie mieszka Duch Boży przede wszystkim. To jest świątynia Boga. A po drugie, elementem, z którym świątynia nie może być rozerwana, to świętość. To świętość. Więc obecność Boga i świętość. Kochani, istnieje jeszcze jeden fragment, na który chcę zwrócić uwagę. Czytamy dalej w 6 rozdziale z kolei tego samego listu. Czytamy, czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie. Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i waszym duchu, które należą do Boga. Świątynia Boża należy do Boga. Dlatego Pan Jezus mówi o domu mojego Ojca. To nie był dom tych ludzi i oni zrobili z tego swoje targowisko. Ale Pan Jezus przyszedł jako ktoś, kto miał autentyczne i rzeczywiste prawo do tego, aby wyegzekwować to, co tam się dzieje, czy egzekwować to, co tam się dzieje. Zauważcie, że tylko Bóg może regulować sposób pobożności. Tylko Bóg ma prawo do tego, aby ustanawiać, w jaki sposób należy Go uwielbiać. Tylko Bóg. Pan Jezus w tym momencie to czyni. Porządkuje sprawy. Mówi, jak powinno być. W innym miejscu mówi do Samarytanki, że nie w tym miejscu, ani nie na tych wzgórzach, ale w duchu i w prawdzie będzie się Go czciło i uwielbiało. Kochani, jest jeszcze jeden fragment, który mówi o tej świątyni, którą my jesteśmy. Czytamy, nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi, cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością, albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, a więc z szatanem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym, a co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami. Czy widzicie, do czego odnosi tą świątynię apostoł Paweł? Mówi dalej, tak, wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego. A więc to wszystko, o czym czytaliśmy wcześniej, oznacza, że to musimy odnieść do nie świątyni jerozolimskiej, ale świątyni, którą my jesteśmy. A więc musimy sobie zadać pytanie, czy nasza świątynia jest wypełniona światłem czy ciemnością? Czy jest w jakimś nierównym jarzmie? Czy ma coś wspólnego z niesprawiedliwością? Albo z diabłem, szatanem, z niewierzącymi i tak dalej. Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg. Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę im ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Istnieje jeszcze jeden wymiar świątyni, o którym mówi Biblia. Jest to tak zwana świątynia Boga w niebie. Czytamy w objawieniu Jana, że istnieje jakaś świątynia Boga w niebie i Arka Jego Przymierza, która się tam ukazała w tej świątyni. I nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki, wielki grat. Jakkolwiek spojrzymy na temat świątyni, to i tego rozdziału drugiego, i tego, co czyni Pan Jezus, to Pan Jezus oczyszcza tę świątynię. Oczyszcza tę świątynię. I z tego możemy się nauczyć, iż świątynia ma być święta, czysta. Wiemy już i do tego, ponieważ wiemy, Pan Jezus powiedział, że tu jest coś więcej niż świątynia, idziemy głębiej, więc w rozważaniu tego tekstu mówimy teraz o tej świątyni, którą my jesteśmy. Z pewnością nie jest to nadużycie,
Mam taką nadzieję, aby ten tekst przywołać do tej świątyni, którą my jesteśmy. A więc świątyni Boga, którą my jesteśmy, którymi są nasze ciała i nasze dusze. Uważam, że nie jest to nadużycie, aby mówić dzisiaj o tym, że Bożą wolą dla nas jest święte życie, czystość, oddzielenie od tych rzeczy, o których mówiliśmy i czytaliśmy, od niesprawiedliwości, od niegodnego życia, od ciemności i tak dalej. Chociażby na podstawie tego rozdziału jestem przekonany, iż Pan Jezus zainteresowany jest tym, aby Jego świątynia była święta i czysta. Aby nie było w nim hipokryzji, systemu religijnego i praktyk, które niczemu nie służą, a jedynie napełnianiu w cudzysłowie brzucha, czy też sakiewki z pieniędzmi. Wierzę, że świątynia na podstawie Księgi Ezechiela to miejsce święte. Bo takie jest prawo, które czytamy w Księdze Ezechiela, 43 rozdział, 12 wiersz. Prawo tego domu, a więc świątyni w Biblii Warszawskiej, na szczycie góry cały jego obszar wszędzie dookoła ma być bardzo święty. Ma być świętością nad świętościami. Takie jest prawo tego domu, domu mojego Boga. Dlatego prawem Bożym, Jego sprawiedliwością, Jego prawem jest, aby świątynia Boża była święta i czysta. Niestety nie dzieje się to w żaden sposób ludzkimi wysiłkami. Widzicie, ludzkie wysiłki doprowadziły jedynie do zanieczyszczenia świątyni jerozolimskiej. Dlatego musiał przyjść Pan Jezus, aby tę świątynię oczyścić. Zupełnie tak samo jak w życiu zwykłego człowieka. Musi przyjść Jezus Chrystus swoją oczyszczającą krwią, bo świątynia to miejsce ofiary. Musi więc ta ofiara być złożona, a została już złożona. Ale teraz musi przykryć Twoje i moje życie, ta krew Bożego Baranka, aby świątynia stała się oczyszczona i święta, aby Bóg mógł przebywać w tej świątyni, jak obiecał, że będzie przebywał. Więc takie jest prawo o świątyni. Kochani, zmierzając do końca tego zwiastowania, należałoby tutaj pobudzić nasze serca do właściwie takiego zrozumienia tego tematu. Bo taka jest wola Boża względem nas, kochani, abyśmy się uświęcali. Ponadto, bracia, prosimy was, zachęcamy przez Pana Jezusa, abyście według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu, coraz bardziej w tym obfitowali. A więc coraz bardziej obfitowali w tym, aby się Bogu podobać. Wiecie przecież, jaki nakaz daliśmy wam przez Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, świętość nasza, żebyście powstrzymywali się od nierządu. Aby każdy z was umiał utrzymać swoje naczynia, więc swoją świątynię, można by było powiedzieć, dom swój, naczynia w świętości i poszanowaniu. Nie w namiętności rządzę jak poganie, którzy nie znają Boga, i aby nikt nie wykorzystywał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swego brata, co czynili ci Izraelici właściwie właśnie w tym dniu święta. I aby nikt nie wykorzystywał, tak jak wspomniałem wcześniej, nie oszukiwał swojego brata, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Jak wam to przedtem mówiliśmy i zaświadczaliśmy. Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. A więc kto odrzuca, odrzuca. Nie, kto to odrzuca, nie odrzuca człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego świętego ducha. Ducha świętego. To wszystko jakby mieści się w tym temacie świątynia, bo przecież dał nam Ducha Świętego, a jeżeli nam dał Ducha Świętego, to staliśmy się świątynią Jego Ducha. Ale ta świątynia ma pewne prawa. Tym prawem jest świętość i czystość. Kochani, niech więc nas ta lekcja o świątyni dzisiaj, mam nadzieję, dotyka. Niech nas przemienia, niech sprawia w nas tą właściwą przemianę. Mi się marzy mi się w moim osobistym życiu uświęcać się i szukać tych miejsc jeszcze większej świętości w moim życiu. Mam tak wiele, wiele do zrobienia jeszcze w swoim życiu, ale chcę podążać za nim.
Chcę się poddać. Chcę, aby Pan Jezus wkroczył do mojej świątyni i z wielkim zaangażowaniem i gorliwością przepędzał to, co jest niewłaściwe w moim sercu i w mojej świątyni. Mam nadzieję i chcę. Mam nadzieję, że nie ma tam straganów, nie ma tam nieczystych rzeczy, nie ma tam rzeczy, które się Bogu nie podobają. A jeżeli są, to niech Pan mnie oczyszcza, niech Pan nas oczyszcza. Niech wkracza w nasze życie, niech jest każdego dnia, aby czynić swoje porządki, bo On jest Panem. Bo jeśli jesteśmy świątynią Bożą, bracia i siostry, to zgodnie z tym, co wcześniej czytałem, nie należymy już do siebie samych, ale do Boga, naszego Boga, który jest w niebie. Kochani, zostańcie z Bogiem. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Mam nadzieję, że to zwiastowanie było dla nas bardzo cenne. Jeżeli Pan pozwoli, to oczywiście będziemy kontynuować naszą podróż przez Ewangelię Jana w odpowiednim czasie. Odniosę się jeszcze oczywiście do komentarzy, jeśli takie są. Kochana siostro Olu, dziękujemy, że byłaś razem z nami. Niech cię Bóg również błogosławi. Braterstwo Churynowiczów również witamy i pozdrawiamy was serdecznie. Bądźcie zdrowi, niech was Bóg błogosławi, bądźcie pełni pokoju, a przede wszystkim, zgodnie z tym tematem, który dzisiaj mieliśmy, niech Pan czyni w nas to, co trzeba uczynić. I niech to czyni z wielką gorliwością. I obyśmy my również dołożyli swoją gorliwość do tego dzieła uświęcenia, które jest zresztą przecież współpracą naszą z Panem. Zostańcie z Bogiem, kochani, i do usłyszenia, do zobaczenia znowu.